Witam serdecznie na kanale Mojej Edycji. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto ciekawego foldera od firmy Finch Knives, czyli konkretnie modelu Halo. Na początek oczywiście porównanie wielkościowe. Sanremo 710, Ontario Rad 1, Victorinox 91 mm, konkretnie model Tinker. No i oczywiście nie mogło też zabraknąć Spyderco Delicy 4. Tak to się prezentuje pod względem samych rozmiarów noża, więc jak widać jest to nóż, no powiedziałbym raczej niewielkich rozmiarów, chyba bardzo blisko mu pod względem długości i wszelkiego innego wymiarowania. Najbliżej mu chyba właśnie do Spyderco Delicy 4, więc jest to raczej kompaktowy nożyk do edycowania na co dzień. Tyle jeśli chodzi o porównanie wielkościowe, teraz pora na plusy i minusy, a jak zawsze standardowo zacznę od plusów. No i pierwszy z nich to jest mechanika. Mechanika, która w tym nożu jest naprawdę na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Trochę jestem tym zaskoczony, ponieważ, no owszem, są tu łożyska, ceramiczne łożyska kulkowe, jest też ceramiczny detent, więc tutaj jeśli chodzi o ten sprzęt, ten hardware, że tak to określę, który mamy w środku, który odpowiada w gruncie rzeczy za mechanikę, jest naprawdę na najwyższym poziomie. No ale sama głownia duża nie jest, nie jest też ciężka, a mimo tego ten nożyk tak naprawdę opada praktycznie sam. Przed kamerą może trochę ciężko mi to pokazać, ale generalnie poza kamerą tak naprawdę wystarczy zrobić jeden ruch i ten nożyk nam się ładnie składa. No, świadczy to o bardzo dobrym dopracowaniu, bardzo dobrej jakości tej mechaniki i od razu też zaznaczę, że nic tutaj przy tym nożu nie robiłem, ani go nie smarowałem, tym bardziej go też nie rozkręcałem, więc to wszystko jest prosto z fabryki. Więc jeśli chodzi o mechanikę, naprawdę tutaj na poziomie jest no, na jednym z najwyższych chyba do tej pory ta mechanika w tym nożu akurat jest najlepsza spośród wszystkich noży, które się przez moje ręce przewinęły. Kolejny plus, to jest poniekąd też związane z mechaniką, jest to detent. Detent, który po pierwsze trzyma odpowiednio mocno, więc tutaj nożyk sam z siebie nam się nie otworzy, a jednocześnie trzyma na tyle, nie, na tyle słabo, że przełamanie go sprawia, że za każdym razem głownia się otwiera. Za otwieranie odpowiada tutaj flipper i działa on na dwa sposoby, czyli można zarówno zrobić takie przesunięcie palca do tyłu, jak i też można po prostu go wcisnąć z góry na dół i również wtedy głownia nam się otwiera. Więc jeśli chodzi o detent, jest również bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze wyważony, trzyma mocno, ale po przełamaniu jest tutaj ta siła otwarcia na tyle mocna, że głównia się otwiera, no i też nie potrzeba jakiejś kolosalnej siły, nie trzeba się tutaj z tym siłować i męczyć, żeby po prostu ten nóż otworzyć. No i przez to też bardzo fajnie się nim klika. Kolejny plus to są właściwości tnące. No mamy tutaj stal na głowni 14C28N, więc tutaj szału powiedzmy nie ma, no ale jeśli chodzi o wyprowadzanie szlifu, jest tutaj bardzo cienko to wszystko zrobione, bardzo fajnie się tym nożem pracuje, bardzo fajnie się nim tnie wszelkiego rodzaju materiały, czy to zwykła kartka, sznurek, czy też chociażby jakiś karton cieńszy, grubszy. On po prostu wchodzi w te materiały bez większych problemów, można powiedzieć, że prawie, że jak w masło. Bardzo przyjemnie się nim pracuje. No i to, co de facto nóż powinien głównie robić, czyli ciąć, ten akurat nożyk robi jak najbardziej dobrze. Nawet powiedziałbym sobie śmiało, że bardzo, bardzo dobrze. Kolejny plus to jest ergonomia. Ergonomia, która tutaj również jest na dobrym poziomie. Nic tutaj się tak naprawdę nie wrzyna, nie ma żadnych większych hotspotów. No może delikatnie ten liner lock tutaj trochę przeszkadza, jest to taki delikatny minusik przy tej ergonomii, ale poza tym, jeśli chodzi o pewność chwytu, pewność trzymania, naprawdę tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Tak samo clips, tutaj akurat w tym modelu tytanowy, nie jest to clips oczywiście deep carry, ale też tutaj nie przeszkadza, bardzo fajnie wtapia się w dłoń przy nawet mocniejszym chwycie, mocniejszym ściśnięciu, jakiejś cięższej pracy tym nożem, więc tutaj jeśli chodzi o ergonomię, również ode mnie
jak najbardziej plus. Kolejny plus to jest jakość wykonania. Mam tutaj jedno ale i do tego wrócę przy okazji minusu do tej jakości wykonania, ale poza tym jednym ale, jeśli chodzi o to, jak ten nożyk jest zrobiony, naprawdę no, jest to na dobrym, bardzo dobrym poziomie. Wszelkie krawędzie są zaoblone, zarówno tutaj z zewnątrz, jeśli chodzi o okładki, które są wykonane z G10, zarówno tutaj na fliperze te wszystkie krawędzie, które bardzo często bywają ostre, tutaj są bardzo fajnie zaoblone, nic tutaj przy użytkowaniu nie przeszkadza, nie wrzyna się, nie sprawia jakiegoś dyskomfortu. Tak samo jeśli chodzi o głownię, no, patrząc na nią, na grzbiet głowni, można by dojść do wniosku, że mamy tutaj kąt prosty, więc tutaj będzie trochę ostrości. Nie, nie ma czegoś takiego, jest to również tutaj ładnie zaoblone na tych krawędziach, więc ta głownia również tutaj żadnego dyskomfortu nam nie sprawia, po prostu jest to taki przyjemne uczucie prowadzenia palca, nie ma tutaj żadnych ostrych krawędzi. Podobnie jeśli chodzi o samo wykonanie, tutaj spasowanie, linersy, stalowe linersy tutaj akurat są wtopione w te okładki z G10, więc one nie wystają tutaj na zewnątrz. No, tak jak mówię, jest tutaj, jeśli chodzi o jakość wykonania, naprawdę no, poziom bardzo wysoki, więc również za to ode mnie leci plus. Kolejny plus to jest wygląd tego noża. Jak tutaj widać, zresztą firma Finch Knives z tego słynie, mamy tutaj połączenie takiego trochę tradycyjnego kształtu z lekką nutką nowoczesności i ta lekka nutka nowoczesności trochę delikatnie tutaj przeszkadza przy tym nożu, kiedy on jest zamknięty, ponieważ ten flipper jakoś tak za bardzo mi koliduje z całym tym wyglądem, który jest bardzo w swoim kształcie, w swojej formie taki klasyczny. I ten flipper, no to jest powiedzmy ten powiew nowoczesności plus oczywiście clips, ale clips akurat tutaj żadnego problemu dla mnie nie stanowi, a ten flipper wystający jednak trochę mi tutaj wizualnie przeszkadza. No problem oczywiście znika w momencie, kiedy nóż jest już otwarty. Tutaj żadnych zastrzeżeń do tego projektu, do wyglądu nie mam. Podoba mi się ten projekt, jest moim zdaniem atrakcyjny wizualnie, więc również za sam wygląd tego noża ode mnie plus. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. No i pierwszy z nich to jest brak stonowanej wersji kolorystycznej, ponieważ wersje kolorystyczne na ten moment są dwie. Jest ta, czyli czarno-czerwona, czy też czerwono-czarna, no i ona powiedzmy jest ta bardziej stonowana, no ale jest też druga wersja niebiesko-żółta, która no, te kolorki są naprawdę bardzo takie no, pstrokate, takie dające, bijące po oczach, więc no, jeśli ktoś lubi stonowaną kolorystykę w nożach, nie lubi żadnych jakichś takich jaskrawych kolorów, no to tutaj zbyt dużego wyboru nie ma. To jest akurat ta wersja bardziej stonowana. Nie ma tutaj na przykład wersji, nie wiem, szarej, czy też samej powiedzmy niebieskiej, czy chociażby na przykład czarnej. Czegoś takiego tutaj nie uświadczymy, więc no jest to pewnego rodzaju moim zdaniem ograniczenie liczby odbiorców, którym po prostu akurat kolorki niekoniecznie muszą się podobać, a sam nóż, sam projekt może być dla nich atrakcyjny. Kolejny minus to jest wystający listek, właściwie wystający ten śliski listek od liner locka. Nie mamy tutaj żadnego żłobienia, żadnego jimpingu, żadnego tutaj jakiegoś, nie wiem, powiedzmy elementu, który by wspomagał składanie tego liner locka i przez to dosyć często zdarzało mi się, że w momencie, kiedy chciałem ten nóż schować, złożyć głownię, bardzo często zdarzało mi się, że po prostu ten palec mi się ześlizgiwał. Tutaj nie ma większego problemu, żeby kciuk się ześlizgnął z tego liner locka, no i przez to też musiałem drugi raz podchodzić do otwierania i też musiałem przy tym nożu akurat, tak powiem, skupić się, specjalnie myśleć o tym, że chcę tą głownię złożyć. Nie było to dla mnie takie naturalne, ponieważ wiedziałem, że po pierwsze no, wycięcie jest, ale ono nie jest zbyt duże, więc tutaj też ten dostęp jest dosyć mocno ograniczony, więc za każdym razem, jeśli nie chciałem, żeby tutaj mi się to ześlizgnęło, nie daj Boże, nie wiem, ten nóż na przykład mi wyleciał, prawda, tak się nie stało, ale ryzyko zawsze jest, no to musiałem po prostu się skupić na tym, że okej, muszę teraz nóż odblokować, czyli muszę wcisnąć tutaj mocno kciuk do dołu, przytrzymać i mogę składać ten nożyk, więc no jeśli o to chodzi, to jak dla mnie jest to minus. Kolejny minus, no to w odniesieniu do tej jakości
wykonania tego foldera, no to jest samo logo. Logo, które, taka ciekawostka, jest fluorescencyjne. I teraz po prostu zwykły gadżet, do niczego to nie służy, po prostu taka wizualna ciekawostka. No ale jeśli chodzi o spasowanie tego loga producenta w tą okładkę, no to niestety tutaj na każdej ściance, na każdej linii to logo wystaje. Tutaj na górze mniej, tutaj z kolei na dole więcej. Zapewne wynika to z tego, że okładki są trochę zaoblone. No i logo mam wrażenie, że zostało po prostu wsadzone na płasko i tu wystaje mniej, ok, tu wystaje więcej. No jest to może detal, może można, ktoś mógłby powiedzieć, że się czepiam, ale jednak biorąc pod uwagę tą bardzo dobrą jakość wykonania i cenę tego noża, do tego za chwilę przejdę, no to uważam, że coś takiego powinno być znacznie lepiej ogarnięte i znacznie lepiej zrobione. Kolejny, ostatni już minus, no to wspomniana przeze mnie przed chwilą cena. Ponieważ ten nożyk kosztuje w polskim sklepie u nas tutaj w kraju 700 zł. No i powiem szczerze, 700 zł za nóż, który jest wykonany G10, przypomnę, 14C28N, jeśli chodzi o stal na głowni, więc tutaj jest to stal budżetowa, no nie ukrywajmy tego. Nie, ta stal jest stosowana w nożach Ruike, na przykład Ruike P801, który kosztuje, kiedyś kosztował około 110 zł, teraz powiedzmy trochę więcej, ale nie więcej niż 150 zł. I to jest taka stal. Owszem, no jest tutaj bardzo dobra jakość wykonania, a te właściwości tnące też są świetne. No, te plusy na pewno są, ale moim zdaniem wycena tego noża jest mocno chybiona. Tym bardziej, że owszem, mamy tutaj do czynienia z nożem amerykańskiego producenta, czyli firmy Finch Knives, ale sam ten egzemplarz, sam ten model Halo jest produkowany w Chinach, w fabryce QSP, czyli tych odpowiedzialnych chociażby za pingwiny, paroty, czy wiele innych modeli, bo QSP dosyć mocno ostatnio tutaj wbija się w świadomość edecowiczów i coraz więcej tych modeli wypuszcza. Więc nawet fakt, iż powiedzmy ten nóż byłby wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, no nie, nawet to nie usprawiedliwia tej ceny. Podobny problem, jeśli chodzi o ceny, miałem z Demco AD20,5, ponieważ tutaj mówimy o nożu, który ma plastik na okładkach i stal, tutaj w tym akurat wypadku jest to D2, ewentualnie AUS 10A, więc też tutaj szału, jeśli chodzi o materiał, nie ma. Nóż kosztuje w tym wypadku akurat 900, czy tam 900 już kilkadziesiąt złotych, więc jest też mocno przeszacowana ta cena. No ale tutaj powiedzmy w pewnego rodzaju usprawiedliwieniem jest blokada, czyli ten słynny Shark Lock, która po prostu jest czymś nowym na rynku. Jest to patent Andrew Demco, więc poniekąd usprawiedliwia to trochę tą cenę. No ale takiego usprawiedliwienia nie znajduję przy tym folderze, więc no moim zdaniem cena mocno zawyżona. Tutaj raczej spodziewałbym się taka zdroworozsądkowa cena za tą jakość wykonania. Moim zdaniem to jest około, powiedzmy, 500 zł, poniżej 500 zł też w ogóle byłaby bardzo, bardzo fajna oferta. I nawet wziąwszy pod uwagę to, że ceny wszystkiego ostatnio idą mocno w górę, uważam, że te 700 zł to jest po prostu za drogo, jeśli chodzi o te materiały. Tyle w kwestii plusów i minusów. No i jeśli chodzi o samo podsumowanie, no powiem tak, rozgadałem się przy okazji ceny i to jest chyba największy problem, właściwie nie chyba, tylko to jest największy problem, jaki mam z tym nożem, jego wycena. Moim zdaniem to, co otrzymujemy, jeśli chodzi o kwestię materiałów, no to po prostu ten nóż nie jest wart tych pieniędzy i mówię to w sumie z takim smutkiem, trochę przykrością, ponieważ bardzo mi się spodobał. Nie spodziewałem się, że spodoba mi się aż tak bardzo. Jest to moja pierwsza styczność z firmą Finch Knives i no muszę przyznać, że pod względem mechaniki, jakości wykonania, właściwości tnących, ten nóż po prostu spełnia wszystkie moje wymagania i bardzo fajnie mi się go nosi na co dzień. Jest takim, powiedzmy, w mojej kolekcji na ten moment jest takim gentleman's folderem.
Oczywiście te kolorki może nie są takie stonowane, ale dlaczego musi zawsze Gentleman's Folder być stonowany? Moim zdaniem nie. No i wszystko tutaj pięknie gra, pięknie się jak gdyby uzupełnia i mógłbym tutaj same pochwały na temat tego noża wygłaszać, no gdyby nie cena. No i owszem, gdyby ten nóż był idealnie wykonany, a nie jest, tak, bo mamy pewne tutaj mankamenty, jak to wystające logo, jak ten listek śliski. Gdybym na przykład nie znalazł tutaj żadnego minusa, albo musiałbym naprawdę mocno się wysilić, żeby takowy znaleźć, no to jeszcze powiedzmy mógłbym uznać, że to jest naprawdę świetna konstrukcja, więc nawet warta tych 700 zł, ale nie, jest to nóż, który nie jest pozbawiony wad, nie jest idealny, jest produkowany w Chinach przez firmę, przez producenta, który za noże pod swoją marką w tych materiałach żąda około, nie wiem, 250, może 300 zł niektóre modele, a tutaj mamy cenę praktycznie 2 i kawałek raza wyższą. No moim zdaniem tylko za to, że jest to projekt amerykańskiej firmy i tyle. Nic moim zdaniem więcej nie usprawiedliwia tej ceny. Właściwie to nic jej nie usprawiedliwia, więc powiem tak. Bardzo fajny folder, bardzo fajny projekt, ciekawa stylizacja, świetna mechanika, świetne właściwości tnące tu po raz kolejny. No ale cena mocno odpychająca i nieadekwatna do tego, co otrzymujemy. To jeśli chodzi o moją recenzję, przypomnę Finch Knives model Halo. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.